Cześć wszystkim, tu znowu Pony 7, dalszy ciąg Arcanum. Przypowiedź o maszynach i magii. W ostatnim odcinku zapomniałem zidentyfikować parę przedmiotów. Aczkolwiek najpierw muszę zrobić na nie miejsce w ekwipunku. Zobaczmy, to mogę ci dać. Gdzieś się to potem kiedyś upyli. To. No i w sumie tyle. Jeszcze tak, Virgilowi mogę dać to. I to. Tego nie chcę mu dawać. Pewnie zaraz zacząłby tego używać. A nie chcę, żeby parał się przeklętymi przedmiotami. Dobra. Pohandlujmy. Nie pohandlujmy. Pani ma mi coś zidentyfikować. To i to. Okej, okay, mała zaczarowana kolczuga, od plus do KP i odporności, oraz zaczarowana tarcza, mniej więcej podobnie. To jest całkiem fajna tarcza. Bym nawet jej używać. No całkiem spoko, podniesie mi to KP. Ale całkiem ciężka jest, dobra. Może bez tego lepiej, a tak, od razu lepiej. Ty mógłbyś się nie posługiwać tymi wyważonymi mieczami. Zresztą, on raz ich używa, raz nie. Trudno go wyczuć. Dobra. Ty jeszcze masz te dwa topory. Troszkę nie zidentyfikowałem. Te dwa topory. Może gdzieś uda nam się je opylić. No i to chyba tyle. Dobra. Jeszcze Magnus ma te dwa. Ten pistolet i karabin. Ale na razie chyba nie znajdziemy nigdzie kupca na to. Przynajmniej nie w Kaladonie. Przynajmniej nie widzę tu żadnego sprzedawcy technicznego. Będziemy wracać do Tarantu. Możemy zawsze zajść przez Samgulne Wzgórza i opylić cały złom Ristezowi. On wygląda na to, że zawsze skupuje wszystko, co się da. Dobra, taki charakter. Dobra, co powiesz na mały handel? 1100 sztuk złota. Coś takiego. Miecz w sumie ma całkiem niezłe obrażenia. Ale... Losowe uszkodzenia do ognia. Chyba to się dotyczy walczącego nim, więc lepiej nie. Dobra, te dwa topory. W sumie to byłoby 8 do 20, a to 5 do 17. Nie, to gorszy jest. No to nie. To nie. Dobra. Ktoś coś ma jeszcze na sprzedaż? Ty masz jeszcze tą kolczugę, której nie używasz. W sumie on nie chce używać tej kolczugi. Ile teraz masz KP? 62. Jakbym ci to zabrał? 66. No, jak dla mnie bez sensu. Dobra. A ty coś masz? Łuk grozy, którego nikt nie chce kupić. I się nie dziwię. Jest beznadziejny. Ty masz tylko te małe szaty. Ale to pewnie też nikt tego nie zechce kupić. A ty też masz rzeczy, których nie chcę kupić. Ty zechcesz kupić to? Nie. Nie potrzebujesz tego. Ty też tego nie potrzebujesz. No to Jorumund to potrzyma. Okej, dobra. No to teraz sobie pozwiedzamy Kaladon. No więc po zwiedzanym mam na myśli, porobimy parę rzeczy. Na przykład pójdziemy do komisariatu, ponieważ mamy już jedną sprawę tutaj zaczętą. Powiedziano mi, że pan będzie mógł powiedzieć mi coś o morderstwach. A nie mam czasu na zabawianie się podróżnych. Dlaczego miałbym słuchać twojej gadaniny? Chcę ofiarować ci swoją pomoc. Wspaniale!
Tajemniczy przybysz chce nam pomóc. W zasadzie nie mam nic do stracenia. Ci wszyscy idioci, którzy dla mnie pracują, i tak nie mogą się nic znaleźć. Pierwsze morderstwo zostało popełnione na Whitechurch Landing 1 pomiędzy ulicami Grey Wolf i Teres i Temple. Drugie miało miejsce przy Dragon Turnbow 21 od ulicy Temple. Idź sprawdzić te miejsca i zostaw mnie w spokoju. Czy masz jakieś wskazówki? Morderca z Whitechurch, jako chrzciła go prasa, bardzo lubi prostytutki. Mamy tu... A tam jedną nazywała się Reni, zdążyła zobaczyć tego degenerata, gdy kroił jej przyjaciółkę. Tak się przeraziła, że zażądała, abyśmy ją zamknęli dla jej własnego bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz, możesz z nią iść porozmawiać. Czy możesz mi coś powiedzieć na temat zbrodni? Lubi wycinać ofiarom serca. Dodam, że robi to z chirurgiczną precyzją. Atakuje tylko prostytutki, a jedyny rysopis, jaki mamy, to to, że jest wątły i możliwie elfiej budowy. Okej. Może się przydać. Jesteś kolejnym policjantem. Co robicie, aby odnaleźć tego strasznego człowieka? Nie jestem policjantem, proszę pani, jestem tylko zainteresowanym obywatelem. Jesteś jakimś degeneratem, czy co? Na wolności hasasz, ale nie jest. Ty jesteś zainteresowany? To nie żadna zabawa. Ja tylko oferuję swoją pomoc w zakończeniu tej fali morderstw. Mogę ci powiedzieć, co widziałam. To była najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek oglądałam na oczy. Ten blady, wychudzony człowiek klęczał nad Emily. Wielki kałuży krwi, nigdy tego nie zapomnę. No, zacznij od początku. Byliśmy na mieście pracując, ale Emily zapomniała czegoś z domu. Czekałam więc na nią na zewnątrz, ale ona nie wychodziła. A kiedy weszłam do środka, żeby jej poszukać, wtedy go zobaczyłam. Jak wyglądał? Trudno powiedzieć, tyle krwi. Jak już mówiłam, był szczupłej budowy i możliwie, że był elfem. Nie wyglądał na silnego. Musiał ją pewnie jakoś zakląć czy coś. Nie widziałaś, jak wchodził do domu? Nie, stamtąd gdzie stałam, na pewno bym zauważyła, gdyby wchodził. Okej, dobra, rozumiem. To miałem ciekawy zbieg okoliczności, że ona wróciła do domu, a on akurat tam na nią czekał. Dobra, przyjrzyjmy się tym miejscom zbrodni. Może zobaczymy coś ciekawego. Okej. To jest chyba to drugie miejsce zbrodni. Jest to ofiara. Ciekawe, że jej jeszcze nie sprzątnęli. I jest zapadnia. Twoje wysiłki zdają się nie wywierać żadnego efektu na tym, co wygląda jakiegoś rodzaju zapadnią. Jest zbyt ciężkie, abyś mógł to podnieść. Okej. To by wyjaśniało jedną sprawę, jak się niepostrzeżenie dostał do miejsca zbrodni. Pewnie musiał użyć jakiejś magii czy coś, żeby tam się dostać, skoro to jest takie ciężkie, on jest wątłej budowy. Ale dobra, to jest pierwsze miejsce zbrodni. No i surprise, surprise, taka sama zapadnia. Dobra. No to mamy poszlakę. Możemy zareportować o tym komendantowi. Mam nowe wiadomości. W jednym z domów była jakaś zapadnia, ale nie udało mi się jej otworzyć. To pozostałości po kanalizacji starego miasta. Żadna żywa istota w Arkanum nie byłaby w stanie tego podnieść. Faceci od kanalizacji używają specjalnej maszyny, żeby tam się dostać. A poza tym mamy teraz kolejne morderstwo, którym musimy się zająć. Ale postać, która opisała Rini, była raczej wątłej postury. O co ci chodzi? To nie miałoby znaczenia, nawet gdyby był najsilniejszym ogrem w Arkanum. Byłoby co najmniej kilku takich, żeby ponieść te stare pokrywy bez specjalnych urządzeń. Ale Renzi nie widziała nikogo wychodzącego lub wchodzącego do domu. Nie widziała, jak wychodził, bo w tym właśnie momencie uciekła z domu, histerycznie krzycząc. A maniak pewnie włamał się do domu przed tym, jak Emily weszła do środka. Wiem tylko, że podniesienie tych pokryw jest niemożliwe. Gdzie miało miejsce ostatnie morderstwo? To któryś z pokojów w karczmie pod Grzybkiem. Okej, dobra, zajdziemy tam. Spoko.
spokojna muzyka, ludzie giną w morderstwach. Przyjemne miasto ten Kaladan. No, ktoś mi tam zablokował drogę. No, tak bywa, dobra. Tu jest chyba ta sama karczma pod grzybkiem. Tak, Kitzel Price. Tam jest powrotem. A tu jest miejsce zbrodni. Okej. Lamelach. Lamelach. Ta jakąś zieloną krwią. Ciekawe. Tutaj brak jakiejkolwiek zapalni. Ale to nam z pewnością dużo może powiedzieć. Okej, zaraz za tym zaraportujemy. Komendantowi. Ale jeszcze chciałbym zajść do baru. Ponieważ chyba tutaj jest pewne coś, co mnie interesuje. Ryan Sanders. Spadaj, dziadzie. Z tego bo nie chcę gadać. Gra w intelekt. Nie chcę się na razie bawić. Hazard, to nie moja rzecz. Co wiesz? Starałem się rozkatastować swoim napołem, kiedy przyszedłeś i zacząłeś mnie nudzić. To bardzo niemiłe z twojej strony, będę ci musiał udzielić lekcji. Okej, sorry za to. Telefon. Proszę cię, panie, nie krzycz takiej słabej, bezbronnej istoty jak ja. Pewnie zostawię cię, tchórze, jak tylko pocałujesz mnie w stopy. nie wiem, co to za gość. W sumie ciekawe, co by było, gdybyśmy jednak zaczęli tą bitkę. Zobaczmy, skoro i tak już zapisałem. A, teraz już nic nie mówi. Ciekawe. A, dziwne. Dobra, nieważne. Nie chciałem się bić z nim w karczmie, bo pewnie by to spowodowało atak straży czy coś takiego. Meh. Kim pan jest? Na którego nie mówię pewnej miejscowości, po prostu używam AL. Nazywam się Puno. Słyszałeś coś może, co byłoby warto wiedzieć? Słyszałeś już o wilkołaku? A nie. To jest Ryan Sanders. A nie chcę z nim gadać. Ty może coś wiesz? Tak, to ja. To niesamowite, fantastyczne, cud boski, gratuluję przyjacielu. Pewnie. No, lubię takich jak ty. Picie z tobą to czysta przyjemność. Myślałem, że to będzie jakieś zabójca molochańskiej ręki. A właśnie, z molochańską ręką już się ustaliliśmy, więc... Więc to nie powinien być problem. Może... Chwila. No, spróbujmy go okryć, zobaczmy. Nie ma amuletu. Ciekawe, czy jakby, gdybyśmy z nim zagadali przed ustawieniem się z molochańską ręką, to czy by nas zaatakował? Ta, to ja. To niesamowita historia. Pan jest niesamowity. Wiem, że Damian nie przystanie, ale czy mogę się panu postawić drinka? Pewnie. Dziękuję, że chciał pan ze mną napić się. Okej. Dobra. Jesteśmy pijani. Czy to podniosło naszą walkę wręcz? Ciekawe. Dobra. Chciałem się tu z kimś zagadać o jakieś ciekawostki. Tak, to widziałem już. Tak, to słyszałem. Wiktorze Misku. Tak, to słyszałem. Gildie Złodziei. To mnie nie interesuje. To słyszałem. Nie. Adam Maxwell, ten pan mnie nie interesuje. To słyszałem. Okej, dobra. No to chyba tego. To was było dla ciebie traumatyczne przeżycie. Okej, 100 monet. Bardzo miło z jego strony.
Tu jest jeszcze jakiś dwóch panów. Ciekawe, czy jest ktoś spod ciemnej gwiazdy. Okej. Okay. No tak, inteligencja nam spadła. Panem racją. Nie. No cóż. Chciałem się czegoś dowiedzieć. Ale się nie dowiedziałem. Dobra, do alkoholu spadła nam inteligencja, więc chyba nie nadaje mi się teraz zbytnio do rozmowy. Poczekamy sobie do rana. No, wytrzeźwieliśmy. Dobra. Ja mam nowe wiadomości. Był tam napis Lan Melach, namalowany zieloną krwią. A niech to szlak, to brzmi jak imię demona. Nienawidzę demonów. Czy mówiłem ci już o Melachu, demonie, który tu szalał? Musiałem przedzierać się przez jakoś cholerne bagna, by znaleźć dziwnie wyglądający sztylet, którym dopiero mogłem zabić tego demona. Czemu nie można po prostu kupić tego sztyletu w miejscowym sklepie? Ale zielona krew? Co miałoby się podpisywać? Mało kto jest tak w stanie zrozumieć, dlaczego taki demon robi to, co robi. Oczywiście poza demonologiem. Powinieneś znaleźć jakiegoś demonologa i z nim porozmawiać. Wysłałbym cię do tego, który by mi pomógł, ale on miał raczej nieprzyjemne spotkanie z demonami, na którego polowałem. Demony nie lubią demonologów. Oni ujawniają ich sekrety. Coś jeszcze? Lepiej się przygotuj na walkę ze szpetnymi stworami w czeluściach ciemnych lochów. Cholerne demony. Kiedy w końcu trafi mi się śledztwo na jakiejś tropikalnej wyspie, jestem za stary na te banialuki. Pośpiesz się, gdy tylko królewscy doradcy dowiedzą się, że morderstwo to demon, będą próbowali przysłać tu Payna. Kim jest Payne? Jest przecenianym, nadętym, narcystycznym łowcą. Koleś wytropił i zabił prawie wszystko, co możesz sobie wyobrazić i to jego wszyscy proszą o pomoc. Kiedy tylko się coś jest nie tak, nie chcę mieć do czynienia z jego arogancją podczas mojego śledztwa. Dziękuję bardzo, ale sam potrafię sobie poradzić z moimi sprawami. Okej, dobra, rozumiem, więc sobie pójdę już. Tyle w tej sprawie. Pana Payna jeszcze spotkamy. Mogę wam nawet zdradzić, że można go przyłączyć do drużyny. W sumie nie jest aż tak potężną postacią, ale możemy go dodać, jeżeli go spotkamy jeszcze. Znaczy no, niedługo. Przy okazji on też znajduje się w ekranie ładowania gry, jak się włącza. Jest artykuł taki o Payne'ie. Okej, dobra. Tutaj do tego pana chyba chcieliśmy zajść. Tak, tutaj. Kim jesteś, panie? O, nie ma nic do powiedzenia. Może tutaj miałem zajść? Ciągle mylę adresy. A może z tobą? Nie, też nie ma nic do powiedzenia. Ktoś tu słyszałem, że ma problemy z wilkołakami. Nikogo nie ma. Nie ma. No cóż. Mieszkaniec wsi. Szukam kogoś z imieniem. Nie, ten pan też nie. Jedziemy na skróty. Ty? Paniczu. Nie jestem paniczem. Szukam panicza. O. Dziwne. Czy tu powinien być? Poczekamy 4 godziny. Może ktoś się pojawi. Dziwne. Nikogo tu nie ma. A, może tutaj miałem zejść. Poszukamy. Może znajdziemy. Okej, to chyba tutaj miałem zejść. Dobra. Pogadaję z tym panem. Czy mogę spytać o twoje imię?
No, ja nazywam się David Witt, jestem właścicielem tej farmy. Co na niej uprawiasz? Właściwie niczego tutaj nie uprawiam. Produkuję tutaj futro, w tym celu hoduję króliki. Moje futra uważane są za najlepsze w dotyku i najlepsze jakościowo odkryciem na całym świecie. Moje produkty odnajdziesz we wszystkich najlepszych garderobach, jako ozdobniki kobiecych sukni balowych, podszycia męskich zimowych płaszczy, futra z mojej farmy otulają dzieci dostojników, które dopiero co przyszły na ten świat. Ojej, wychodzi na to, że całkiem nieźle sobie tutaj radzisz. Ja robię wszystko dla swojej córki, dla siebie. Przynajmniej robiłem. Robiłeś? Co się stało? Ostatnimi czasy zaczęło się dziać coś bardzo dziwnego. Każdej nocy jeden z moich królików jest mordowany i częściowo pożerany. Wszystkie znaki wskazują na to, kogoś dożył bestię, ale nikomu innemu w tej nocy nic takiego się nie przydarzyło. Nikt też nie widział, że niczego dziwnego. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mi pomógł rozwiązać ten problem. Oczywiście, jeżeli masz trochę czasu. Dobra, gdzie to się już dzieje? Zabójstwa zaczęły się, kiedy księżyc był po raz ostatni w samej kwadrze. Jeżeli będziesz się tak dalej dziać tak szybko, to za kolejne dwa cykle będę zrujnowany. Króliki mnożą się szybko, ale nie tak szybko. Może to jakiś pies albo wilk? Wilków nie mamy w promieniu kilku mil, a nie trzymam żadnego psa. Kiedyś już tego próbowałem, za dużo roboty, aby odurzyć je straszenia królików. Jak nigdy nie miałem takiego, który by je pożerał. Czy ktoś jeszcze mieszka tutaj z tobą? Mieszka ze mną moja córka. Na wiele nocy znika. Na wiele nocy znika gdzieś w domu. Podejrzewam, że wykradę się, by spotkać się z jakimś ukochanym. Ach, być znowu młodym. Porozmawiam z nią. Zobaczymy. Witaj, czy mogę zapytać o twoje imię? Nazywam się Cynthia, jak mogę ci pomóc? Mogę z tobą porozmawiać o zabójstwach królików? Och, to było przeokropne, te biedne stworzenia pożerane w nocy przez jakąś straszną bestię. Skąd wiesz, że jest straszna bestia? Cóż, nie jestem tego pewna. Bierze się stąd, że każdej nocy śnią mi się koszmary. Widzę w nich przerażające potwory atakujące i pożerające moje kochane króliki. Każdego ranka po pobudce widzę, że to nie był tylko sen. Proszę, pomóż nam poradzić sobie z tym. Czy może widziałaś coś? Może już wracałaś z tych swoich sekretnych spotkań? Ojej, nie. Czy tak powiedział ci mój ojciec? Przez jakiś czas spotykałam się z moim chłopakiem, ale ostatnimi czasy byłam taka wyczerpana, że nie miałam siły budzić się w środku nocy, aby pójść na spotkanie. Wyczerpana? Czemu? Jestem potwornie zaniepokojona tym, co się dzieje moimi królikami. Kiedy zapada zmierzch, przychodzę do swojego pokoju i zapadam w taki głęboki sen, że nie wstaję do samego ranka. Kiedy się budzę z koszmaru, idę sprawdzić, co tam u królików, kolejny jest martwy. To bardzo zagadkowe. Nikt nie widział tego potwora. Próbowałem się nie spać i trzymać straszy, ale nigdy się to długo nie udawało. Będę się modlić za powodzenie w rozwiązaniu tej tajemnicy. Nie chcę, aby mój ojciec utracił farmę. Dobra. Tutaj mamy króliki. Zadanie jest chyba proste. Czekajmy do wieczora. Teraz poczekajmy jeszcze 4 godziny. Nie musieliście tego robić, chłopaki. Tak, zdecydowanie nie musieliście jej zabijać. Jej. Chyba i tak wiecie, kto jest tym tajemniczym mordercą. Poczekajmy, aż zabije tego królika i może wtedy się uspokoi. A, królik dzielnie walczy o swoje życie. Nawet całkiem nieźle daje sobie radę. Jesteś fatalnym wilkołakiem. No i niespodzianka. Niespodzianka wróciła z powrotem do domu. A, cześć Cynthia. Mam dla ciebie niepokojącą wiadomość. Cynthia, to ty jesteś tą bestią, która zabija króliki. A, ja o czym ty mówisz? Nigdy nie skrzywdziłam żadnego naszego królika. Obawiam się, Cynthia, że w nocy zamieniasz się w wilkołaka. Nie, to nie może tak być. Sny, to by tłumaczyło moje sny. O nie, co ja teraz mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia.
Mój ojciec, on na pewno będzie wiedział, co teraz z tym zrobić. I z nim porozmawiaj. Ja nie będę się stąd ruszać. Szczerze, jego wogą będzie, aby umarła, będę tutaj czekać. Nie dramatyzuj, kobieto. Coś się da z tym zrobić. Czy mogę zadać kilka pytań? Nie. Już wiem, co się stało z twoimi królikami. Obawiam się, że to sprawka twojej córki. Moja córka, o czym ty mówisz, panie? Przykro mi, że muszę ci o tym powiedzieć, ale stała się wilkołakiem. O nie, tylko nie moje dziecko, to niemożliwe, co można z tym zrobić? Prawdopodobnie będziemy musieli ją zabić. Nie, nie krzywdź jej, po śmierci matki ona jest wszystkim, co mi zostało w tym świecie. Proszę, jesteś wędrowcem, może słyszałaś o jakimś lekarstwie? Nie, nie zdarzyło mi się. Proszę cię, panie, jeżeli kiedyś w swych podróżach natrafisz przypadkiem na lekarstwo, wspomnij o nas. Słyszałem, że w Tuli, mieście wielkich magów, można dostać lekarstwo na wszystkie przypadłości. Może gdybyś tam się spotkał, ale nie krzywdź jej. Będę ją zamykać na noc. Przysięgam, że będę. Nikomu nic złego z niej zrobi. Dobra, nie skrzywdzę jej. Jeżeli kiedykolwiek znajdę lekarstwo, wrócę z nim do was. O, dziękuję. Muszę cię teraz opuścić i do porozmawiać z Cynthią. Bla, 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 bla. Nigdzie nie idziesz. Stoisz w miejscu, kłamca. Kaladin to miasto pełne kłamców. Okej, dobra. Na razie tyle. Co możemy zrobić w tym mieście? A właśnie. Zagadaliśmy z pewnym gnomem. Ale to może to nie był ten gnom. Nie wiem. Kiedy w bądź razie... W następnym odcinku wynosimy się z Kaladonu. Gdzieś tutaj znajduje się przełęcz, przez którą można przejść na drugą stronę Gór Kamiennych. I udamy się do Tarantu. Tam mamy sporo rzeczy do załatwienia. No jest jeszcze parę innych rzeczy, które również będziemy powoli załatwiać. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie.